Wojciech P., właściciel jednej z suwalskich szkół nauki jazdy, oskarżony o gwałt na kursantce, winny. Dziś Sąd Okręgowy w Suwałkach podtrzymał poprzedni wyrok skazujący. Zmienił jedynie wysokość zasądzonego zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej z 10 tysięcy złotych na 5 tysięcy. Wyrok odczytał sędzia Jacek Sowul. Po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2010 sprawy Wojciecha P., oskarżonego z artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego, na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 6 maja 2010 roku. Punkt pierwszy. Zaskarżony wyrok zmienia w punkcie trzecim w ten sposób, iż obniża kwotę orzeczoną tytułem obowiązku naprawienia szkody do 5 tysięcy złotych. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Sąd nie dopatrzył się uchybień, które powodowałyby potrzebę zmian w poprzednim wyroku. Uzasadnił dzisiejsze postanowienie sądu sędzia Jacek Przygódzki. Sąd Okręgowy uznał, iż wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach po ponownym rozpoznaniu sprawy jest wyrokiem prawidłowym i nie cechują go takie uchybienia, które powodowałyby konieczność większej zmiany merytorycznej lub też uchylenia tego wyroku do ponownego rozpoznania. Apelacja w związku z tym obrońcy oskarżonego należy uznać za niezasadną. Argumenty, jakie zostały podniesione w tej apelacji, również nie zyskały uznania w oczach Sądu Okręgowego. Dzisiejszy wyrok jest trzecim w tej sprawie. Pierwsze orzeczenie sądu uniewinniło oskarżonego. Drugi wyrok po odwołaniu prokuratury skazywał mężczyznę na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Od tego postanowienia odwołał się sam oskarżony. Do przestępstwa miało dojść w 2006 roku. Kobieta miała wówczas 18 lat. O gwałcie poinformowała dopiero 2 lata później, gdy do tej samej szkoły na kurs prawa jazdy chciała pójść jej siostra. Wówczas sprawa trafiła do prokuratury. Poszkodowana, z którą dziś rozmawialiśmy po ogłoszeniu wyroku, powiedziała, że jest usatysfakcjonowana decyzją sądu. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny i nie przysługuje od niego odwołania.